Cześć, siemanko, witam wszystkich, ja jestem Marcin, to jest kanał Gorilla Electronics i dzisiaj kręcimy kolejny bardzo krótki film o chiptuningu u nas w firmie, jak zwykle. I mamy dzisiaj do dyspozycji Infiniti Q50. Check the mic and make sure it sound right, boys. Jest to akurat wersja 2.0 turbo benzyna z silnikiem bardzo dobrze znanym z Mercedesa, w tej słabszej wersji mocowej 211 koni i 350 Nm. Ze sprzęglonym, również z mercedesowską skrzynią, która ma różne opinie, ale już mniejsza z tym, siedmiobiegową, która tak w miarę sobie radzi w sumie, tutaj w tym aucie. I ten silnik ma, właśnie jak już mówiłem, 211 koni, 350 Nm i dzisiaj robimy chiptuning Stage 1, generalnie z takich balonczek typowych dla tych silników. To jest wydech, który jest dość restrykcyjny i tutaj generalnie mocowo, no, nie można jakoś super szaleć, mimo to, że to jest to benzyna, także no, myślę, że jakieś 240, może 250 koni da się tutaj zrobić i z około 400 Nm, nie? Jakby wyszło, byłoby całkiem pięknie i fajnie. No i zobaczymy, jak wyjdzie. No, generalnie Infiniti, dość fajne autko, w sumie fajnie się prowadzi, napęd na tył, troszkę takiej układ kierownicy jest mało sportowy, może jak na sporta przełączę, to będzie lepiej. Zobaczy. Snow, co to za tryb? Sport, jest na sporcie. Nie czuję żadnej różnicy. Tak dziwnie, jak ta kierownica jakoś współpracuje z tym autem, ale już abstrahując, nie? Może to jest moje po prostu subiektywne odczucie. Generalnie autka jeździ fajnie. Automat fajnie zmienia biegi. Te 200 koni na tą masę, no zależy co kto lubi, dla mnie to trochę mało. I właśnie jedziemy sobie mierzyć czas, nie? 40-140, zobaczymy jaki czas ten pojazd robi właśnie w serii. Moc seryjną mamy już zmierzoną, jest tu 200 koni i 350 chyba równe, czy tam 340 Nm, już nie pamiętam. W miarę zdrowa seria, nie? Nie robi akurat 211 koni, robi 200 koni, brakuje tych 10 koni, ale no, diagnostycznie błędów brak. Turbina i inne tam pierdolki, no, wyglądają w miarę ok, także będziemy tutaj robić program na pewno dzisiaj. Zobaczymy się za chwileczkę, jak już pomierzymy czasy, jak już zaczypujemy wóz, ponieważ dzisiaj jest mało czasu, krótki vlog będzie. Znowu się zobaczymy w wozie, jak już będziemy jeździć po modyfikacji, znowu będziemy mierzyć czasy, pokażę Wam wykres, no i zobaczymy, jak się to przekłada na osiągi, bo to nas najbardziej interesuje. Jest już po mapie i generalnie
się podoba. A jeśli chodzi o czasy i takie właśnie niesubiektywne odczucia, to mamy czas 40-149,9 po mapie, a w serii było 13 z groszem. Około 3 sekundy na plus mamy, nie? Także no, bardzo 3 sekundy muszą być odczuwalne dla większości ludzi w tym samym jakby interwale przyspieszeń, także myślę, że klientowi się będzie podobać. Mi się podoba, podoba mi się też dźwięk tego silnika i to, jak się wkręca na obroty. Także jeśli chodzi o przyrost jeszcze właśnie, ile mocy wyszło nam 240 koni, także nie za dużo, nie za mało, 240 koni i 400 N, czy tam 410 Nm, to mamy 60 Nm na plus, szczególnie właśnie te Nm się nam powiększyły w cudzysłowie w tym zakresie użytkowym, czyli od 1500 obrotów do 4000, tak jak się najczęściej jeździ, bo nie zawsze się jeździ do odcinki, także w tym zakresie jest do tego momentu najwięcej i myślę, że będzie to fajne dla klienta. Mocowo też jest całkiem spoko, 40 koni na plus, także myślę, że wystarczy, nie? Na taki styż jeden. Dobra, kończymy tego krótkiego vloga. Ja jadę już też do garażu i do domu, powoli się zbieram. Was serdecznie pozdrawiam. Kto jeszcze nie polajkował i nie zasubskrybował tego kanału, serdecznie zachęcam. No i dzwoneczek tam chyba kliknąć na końcu. No i tyle, nie? Widzimy się przy kolejnej realizacji. Trzymajcie się cieplutko. Hej! Check the mic and make sure it sound right, boys.